Amen. Dzisiaj liturgii Kościoła czytamy fragment z 9 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza, wersety 18-22. Wyznanie Piotra. Ale od razu uświadamiamy sobie, że pomijamy fragment mówiący o rozmnożeniu chleba. A więc zacznijmy od tego fragmentu, bo jest piękny i wiele nam mówi. Przypomnijmy sobie, że na początku rozdziału 9 słyszymy, że apostołowie głoszą Ewangelię i uzdrawiają. Potem opowiadają Jezusowi, że byli świadomi tej mocy i władzy, którą udzielił im Jezus. Dzisiaj słyszymy, że Jezus naucza i uzdrawia. Robi się późno. Jakby Jezus wcale się tym nie przejmował, ludzie też się tym nie przejmują, że jest już późno. Ale apostołowie patrzą zupełnie inaczej. Oni są praktyczni, racjonalni. Mówią Jezusowi, niech sobie szukają jedzenia i noclegu. I słyszą wezwanie zaskakujące. Wydajcie im jeść. Ale apostołowie są realistami. Mamy niewiele. To, co mamy, to tak naprawdę dla nas nie starczy. Czy chcesz, żebyśmy poszli zrobić zakupy? Absurd. To jest prawie 5000 mężczyzn. Jak patrzy na tę sytuację Jezus? Jeśli trzeba nakarmić tłumy, to trzeba działać. Pokarm prawdziwy nie pochodzi ze sklepu, ale od Ojca. Popatrzmy, wziął te 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, pobłogosławił je i dawał uczniom, aby dawali rzeszom. Od Ojca pochodzi życie i to w obfitości. Zostaje 12 koszów resztek. Jaka w tym wydarzeniu jest rola uczniów? Popatrzmy, że Jezus, tak jak Eliasz czy Elizeusz, działa. Piękne są te opisy z pierwszej Księgi Królewskiej, rozdział 17, historia Eliasza czy Elizeusza z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 4, historia o rozmnożeniu oliwy. Jezus bierze od uczniów chleby i ryby, zapasy w sumie skromne, które mieli dla wspólnoty. One teraz mają posłużyć wszystkim. 5 chlebów, 2 ryby. Do tego mała wiara uczniów w posłuszeństwie Jezusowi pozwala, by się cud dokonał. Przez ręce uczniów tłumy będą nakarmione. I zostaje 12 koszów resztek. Dla każdego z 12 po 1 koszu, jako znak, w jaki sposób działa Jezus. I przechodzimy do dzisiejszego fragmentu. 9 rozdział, wersety 18-22. To ważne pytanie, które zadaje Jezus swoim uczniom. A wy co mówicie, kim jestem? I tylko Piotr załapał, kim jest Jezus. Ludzie identyfikują Jezusa z Janem Chrzcicielem, Eliaszem czy z jakimś dawnym prorokiem. Dla Piotra nie. Dla Piotra Jezus to Mesjasz Boży. Nie ma innej opcji. Jezus nakazuje milczenie, jakby obawiał się złego rozumienia tego tytułu Mesjasz Boży. Dlatego od razu uczniom precyzuje. Syn Człowieczy będzie doświadczony przez cierpienie, będzie odrzucony, zabity i zmartwychwstanie. Król ukrzyżowany i zabity zmartwychwstanie. Amen.